Gratulacje dla zawodników Miasta Szkła, gratulacje dla trenera Prawicy. My przyjeżdżając tutaj wiedzieliśmy, że czeka nas bitwa. Wiedzieliśmy, że drużyna z Krosna będzie chciała szukać swoich przewag pod koszem. Byliśmy na to przygotowani i mieliśmy swoje okazje. Drugi mecz pod rząd mieliśmy swoje szanse na zamknięcie meczu, na wygranie tego meczu. Nie wykorzystaliśmy tego. Wyszło brak doświadczenia w niektórych momentach. Widocznie jest brak Adama Kaczmarzyka, jeśli mówimy tutaj w kontekście tego doświadczenia. No i nie udało się. Mecz mógł się podobać dla publiczności. My walczymy dalej. Dziękuję. Po pierwsze gratulacje dla drużyny z Krosna oraz dla kibiców, którzy zrobili świetną atmosferę. Z mojej strony mogę powiedzieć, że przyczyną według nas będzie, myślę, brak spełnienia założeń oraz z mojej strony duża ilość strat, co widać w statystykach. Myślę, że przygotowani fizycznie byliśmy bardzo dobrze, ale nie pokazaliśmy tego. To wszystko. Dziękuję bardzo. Na początek chciałbym podziękować krośnieńskiej publiczności, która licznie się zgromadziła i tak wspaniale nas dopingowała. Na pewno dodała nam kilka punktów i dzięki temu też ten mecz udało nam się wygrać. Gratuluję moim graczom, że praktycznie wykonaliśmy ten plan, który sobie założyliśmy. A mecz był bardzo trudny, myślę, że widowiskowy, że publiczność powinna być zadowolona. No cóż, graliśmy z bardzo dobrym zespołem, który prawdopodobnie będzie się bił gdzieś tam na czołowych miejscach w play-offie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego meczu, że ułożył się po naszej myśli. No ja myślę, że możemy być zadowoleni przede wszystkim z egzekucji naszych przedmeczowych założeń. Przede wszystkim wygraliśmy zbiórkę i walkę pod koszem. Zdobyliśmy 16 punktów więcej z pomalowanego i na to kładliśmy nacisk. Mieliśmy dużą przewagę pod obręczą. Myślę, że też dzisiaj trochę lepiej zafunkcjonował nasz szybki atak w porównaniu do meczu w Wałbrzychu, gdzie mieliśmy z tym bardzo duży problem i z powrotem do obrony i z przejściem do ataku. Tak jak trener też wspomniał, myślę, że publiczność też robi swoje, zwłaszcza w tych końcowych momentach, gdzie mecz był na styku, ale to też jest dobry prognostyk, że wytrzymujemy te mecze w końcówce. Był to pierwszy taki mecz, ale to jest ważne, że nie pękliśmy i dowiedzieliśmy bardzo ważne zwycięstwo po takim w sumie ciężkim meczu w Wałbrzychu, gdzie wynik tak za bardzo nie odzwierciedlał tego, jak ten mecz przebiegał, ale myślę, że teraz mamy przed sobą mecz w Warszawie i będziemy kontynuować nasze zwycięstwo.